Witam Państwa, zapraszam na krótki przegląd wykresów. Na razie, trzeba to obiektywnie przyznać, nie zaszły właściwie żadne zmiany na analizowanych tutaj indeksach. Generalnie odnotowujemy niewielki wzrost presji podażowej, ale póki co indeksy utrzymują się jednak ponad ważnymi strefami wsparć. Widać to na WIG-u 20, gdzie by komu udało się wczoraj wybronić stosunkowo istotną w ujęciu krótkoterminowym strefę wsparcia 2359,65. Dzisiaj z kolei obóz byków próbuje wykreować ruch odreagowujący, ale na razie bez szczególnie wielkich efektów. Tak czy inaczej, zanegowanie tej istotnej strefy wsparcia 2359,65 to według mnie jednak zapowiedź kontynuacji spadków z możliwością przetestowania kolejnego węzła cenowego 2323-27. Na obecną chwilę przewagę zachowuje jednak obóz byków, co oczywiście związane jest z tym, że właśnie notowania indeksu przebiegają ponad lokalną strefą wsparcia Fibonacciego. W przypadku indeksu niemieckiego dopiero zanegowanie strefy 7220-7240 zmieniłoby taki krótkoterminowy obraz techniczny rynku. I na koniec jeszcze krótkie spojrzenie na indeks S&P, gdzie również w tej chwili niezmiennie ważną rolę odgrywa pierwsza zapora popytowa Fibonacciego 1442-45, a ponieważ transakcje czy też notowania indeksu utrzymują się ponad tym wsparciem, w każdej chwili może w moim odczuciu dojść do wzrostu presji popytowej za oceanem, choć za taki kolejny silny sygnał kupna należałoby uznać dopiero zanegowanie średnioterminowej zapory podażowej 1480-1486. Tak jak sugerowałem w swoich ostatnich komentarzach, to takie widoczne w tej chwili zawahanie popytu za oceanem jest jakby pokłosiem dojścia indeksu w okolice tej kluczowej bariery oporu, natomiast działania inicjowane przez podaż nie znajdują jeszcze jakiegoś takiego negatywnego odzwierciedlenia na wykresie, a takim przejawem wzrostu presji podażowej byłoby właśnie zanegowanie strefy 1442-45. Dziękuję bardzo.